Co, my się znamy jeszcze z Ciechanowa, wiesz? Nasi rodzice się znają. Gdzieś tam mijaliśmy się w swoim mieście rodzinnym jako dzieci. No, a później narodziła się przyjaźń i tak naprawdę paręnaście lat się znamy. Ciężko jest utrzymać przyjaźń z taką osobą jak Dorota? Trudne pytanie wbrew pozorom, że niby się wydaje łatwe. Powiem ci tak. Ciężej jest utrzymać przyjaźń z ludźmi inteligentnymi, którzy są wymagający wobec przyjaciół, ponieważ musisz im poświęcać czas, ale jeżeli dogadasz się tak, jak my się dogadaliśmy, to jest to cała przyjemność. Ja jestem osobą, która nie jest związkowa, nie tworzę relacji, miłości i tak dalej. I mi jest potrzebna taka osoba, żebym miał też kogoś, kogo bardzo kocham, bo uważam, że my się gdzieś tam kochamy w jakiś sposób. Bardziej może jak rodzeństwo. No, ale zajebiście. Ja sobie nie wyobrażam na chwilę obecną, żeby coś mogło się popsuć. Ale jak to jest na przykład podczas waszych relacji? Więcej Dorota opowiada o tym, co się dzieje u niej. Czy ty więcej opowiadasz? Wiesz co, ona może jako kobieta jest bardziej kochana w tej relacji. Na zasadzie takiej, że jest bardziej troszcząca się o mnie. Ja wiem, że to jest silna kobieta i może czasami źle jest odebrane to, że nie pytam. Czy wszystko okej, okay, ale po prostu mam taką świadomość, że jest okej. Okay. Natomiast ona jest bardzo taka troszcząca, kochana i bardzo się interesuje tym, co u mnie. Wspiera mnie na maksa, więc to jest świetna osoba. No.